Małgorzata Świech-Twarowska, która jest z nami. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, to jest specjalny plep. Receptura kopernikowska, a jakże receptura też może ściągnąć pana Mirosława, tak? Mistrza Mirosława. Dziękuję pięknie, mam nadzieję, że smakowało. Zresztą jeśli chodzi o te pyszności, też w takich klimatach Mikołaja Kopernika i nie tylko to, to dzisiaj też mamy dla Państwa jeszcze kilka niespodzianek. Szanowni Państwo, wspominamy, patrzymy w przyszłość, także teraz natomiast, no właśnie, są tu młode osoby, ja też przyznam się szczerze, nie pamiętam. To 40 lat minęło, nie pamiętam tego czasu, kiedy powstawały te budynki, rodziły się te pomysły, projekty, kiedy powoływano do życia planetarium. Sporo młodzieży, to podkreślam cały czas, postać Mikołaja Kopernika, absolutnie żywa szkoły jego imienia. Są w Olsztynie, są w regionie, radzą sobie naprawdę świetnie. Panie i panowie, jak to wyglądało, po prostu jak to się zaczęło? Zerknijmy, specjalny film przygotowany na tę okazję teraz dla Państwa. W Olsztynie było stowarzyszenie w owym czasie młodzieży, które było bardzo aktywne, jeśli chodzi o między innymi o obchody rocznicy 500-letniej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Olsztynie. I różne, że tak powiem, były pomysły, usypanie kopca na 500-lecie, budowa planetarium. No i oczywiście bardzo aktywnie i społeczeństwo, i to stowarzyszenie, i w końcu i władze dały się przekonać, zaczęto, że tak powiem, budować to planetarium. No, decyzja zapadła późno, bo dopiero w 1971 roku. Także budowa planetarium trwała tylko 14 miesięcy. Nowe czasy to było bardzo, bardzo szybko. Zwrócono się do pana profesora Barana i do mnie w 1972 roku na wiosnę, aby taki program stworzyć. Organizowaliśmy planetarium niezwykle szybko. Czasami zaangażowały Polskie Radio i Filharmonia Olsztyńska, jeśli chodzi o oprawę muzyczną, i Teatr Jaracza. Planetarium zostało uroczyście otwarte w dniu 19 lutego 1973 roku, dokładnie w 500 lat od urodzin Mikołaja Kopernika. Była to taka dosyć sympatyczna uroczystość. Otwierał planetarium minister kultury ówczesny. W pierwszym roku planetarium, działania planetarium, mieliśmy 200 tysięcy widzów. Kopernik, ponieważ Luzjański miał matkę Polkę kościelecką, z pewnością wiedział, jak się pisze Kopernik, jak należy pisać Kopernik. I nieprzypadkowo zapisał go właśnie tak. Co to był za zamek, na którym się pojawił Kopernik w 1511 roku? Ano ten sam, o którym śpiewano pod batutą Feliksa Nowowiejskiego w 1520 roku, w przeddzień plebiscytu na Warmii. Olsztyński zamek stary krzyżactwa mieścił ród, dziś polskie tam sztandary i odrodzenia cud. A jeśli już mowa o krzyżackim rodzie na Warmii, to niedaleko od prawdy, bo przecież w Warmii biskupstwo warmińskie założył krzyżak, pierwszy biskup był krzyżakiem. Warmia była częścią państwa krzyżackiego. Doktor Brigitte Foschmann, dyrektorka Archiwum Dolnej Saksonii w Bielkeburgu, napisała pracę doktorską, udowadniając, że Warmia była integralną częścią państwa krzyżackiego, że mniej więcej do linii osadnictwo szło w kierunku Olsztyna od północy, wiadomo, mniej więcej do linii Dobre Miasto jeziorami Reszel, patrząc, idąc z północy na południe,
zasiedlali krzyżacy. Biskupi walnicy powoływali wójtów doświadczonych w osadnictwie na terenie ziem ściśle krzyżackich, dawnych kunturów, dawali im stanowiska wójtów, żeby oni prowadzili no, efektywnie i kompetentnie akcję osadniczą. Mamy te słowa. Wstrzymał słońce, wzruszył ziemię. I co dalej? No przecież polskie wydało go plemię i przy tym chyba pozostaniemy. A nie przy tym. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja myślę, że nie ma tutaj osoby, która nie znała pasji doktora Sikorskiego. Zatem Kantus, tak się zwał. W 2011 roku uzyskali tytuł najlepszego wykonawcy na 20, zdaje się, specjalnym, tak właśnie, w koncercie, w przeglądzie na zamku w Warszawie, jeśli chodzi o muzykę dawną. I dzisiaj tutaj dla Państwa zagrają i zaśpiewają, tak, muzyka za czasów Kopernika także odgrywała bardzo, bardzo ważną rolę, jak się okazuje, od samego początku ludzkości. Trudno sobie życie bez muzyki wyobrazić. Muzyce, drodzy Państwo, już pojawiają się za momencik na scenie. Serdecznie zapraszamy. Natomiast potrzebują także takiej chwili technicznej, którą ja z kolei wykorzystam, aby zaznajomić Państwa z specjalnym projektem, który z kolei z okazji 660-lecia miasta się pojawił. Allegro dwie makiety wykonywane pod kierunkiem pani Urszuli Schmidt i pana Adama Cieślaka. I makiety te będą wykonane z gipsu, później będą odlewane przez firmę Metacol i będzie to wszystko ustawione na cokole z kamienia granitowego. Planujemy tą makietę zainstalować na Stolówce Olsztyńskiej, nieopodal starego ratusza. Myślimy o miejscu naprzeciwko apteki. I bardzo, ja występuję tutaj z ramienia Aresztu Sztuki, Stowarzyszenia Artystycznego, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Aresztu Sztuki i Urzędu Miasta. Urząd Miasta sfinansował, bardzo serdecznie zapraszam do tej akcji. To jest ten pojemnik, który tutaj stoi. Będzie ten pojemnik stał w Urzędzie Miasta w holu, a drugi będzie w restauracji Staromiejska. Tam się właściciele zgodzili, żeby też stał i tam od godziny 10 do 22 codziennie będzie można klucze składać. Także wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do tej akcji i dziękuję. Szanowni Państwo, że raczej nie dzisiaj po kieszeniach, ale gdzieś właśnie podczas weekendu, proszę tam szuflady biurka zobaczyć. Zbędne klucze. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
końca XV wieku i początku wieku XVI to jeszcze czasy, można powiedzieć, naukowej tradycji jeszcze zakorzenionej w średniowieczu. I dla Mikołaja Kopernika muzyka z pewnością przede wszystkim była dyscypliną naukową, ponieważ nauczano jej właśnie obok geometrii, astronomii, matematyki jako kwadrigium. Muzyka, będąc właśnie tą dyscypliną naukową, lokowała właściwie muzyka jako uczonego, jako kogoś, kto rozumie proporcje muzyczne i zna się na muzyce w pewien sposób.